No, tutaj bardzo nam się podoba. Jesteśmy też jednymi z pierwszych, bo należeliśmy do tej pierwszej rady dzielnicy. Także walczyliśmy o tą świetlicę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że powstała. No, jesteśmy dumni z tego, bo tak jak kolega wspomniał, pierwsza historyczna rada dzielnicy, to byliśmy właśnie członkami i te decyzje zapadły. Teraz nasza rada, powiedzmy, jest powiększona o dzielnicę Grudzic i Kolonii Gosławickiej, ale panowie nasi, trójka, świetnie się spisują. Dali radę. I dzisiaj jest dowód na to. Mogą się spotykać seniorzy, mogą się spotykać dzieci. No i takie grupy wiekowe jak my, można będzie się spotkać na pogranie w ping-ponga, na cokolwiek. Czy nawet zobaczyć jakiś wspólny mecz. Dokładnie. Bo na przykład nie mamy tutaj w okolicy nawet baru, żeby spotkać się, gdziekolwiek zobaczyć coś wspólnie. Rzeczywiście super inwestycja, bo inwestycja po prostu w ludzi. Oni będą mogli tu przyjść, spędzać wspólnie czas, bawić się i dla seniorów, i dla dzieci, które będą mogły tu grać w gry planszowe, w tenisa, w cokolwiek, co będą chciały. Przez wiele lat w dzielnicy nie było żadnego takiego miejsca, w ogóle publicznej przestrzeni, więc cieszę się, że wspólnie z Radą Dzielnicy udało się takie miejsce stworzyć. Od koncepcji w zasadzie do budowy to oczywiście przede wszystkim zasługa samej dzielnicy, ale wsparcie finansowe miasta, organizacyjne. No i mam nadzieję, że to miejsce stanie się takim centrum, takim sercem dzielnicy, w którym będzie mocno to serce dzielnicy bić. Przez wiele lat w Opolu te dzielnice peryferyjne, najbardziej oddalone od centrum, były tak traktowane troszkę po macoszemu. Od tych kadencji, kiedy urzęduje pan prezydent Wiśniewski, współpracujemy w tym zakresie, staramy się doceniać też te miejsca, które są troszkę bardziej oddalone, gdzie przecież potrzeby mieszkańców też są takie same, tak? Chcą miejsca, gdzie mogliby się spotkać, spędzić czas, i tutaj faktycznie w Malinie brakowało takiego obiektu publicznego, który spełniałby funkcję społeczną. No, na pewno brakowało takiego miejsca przykładowo w czasie wyborów też, bo nie ma takiego miejsca, no, żeby się gdzieś spotkać razem. Trzeba było, że tak powiem, liczyć na wdzięczność kogoś, że ktoś nas puści, a tutaj jest taka przestrzeń. Myślę, że dla starszych osób będzie to też potrzebne, bo młodsi, wiadomo, sobie gdzieś tam zawsze znajdą czas, a starsi, no to tak mogą gdzieś, żeby było blisko. Miałem marzenia, no jestem tutaj najdłużej w tej dzielnicy. Była kiedyś straż pożarna, był klub, to się wszystko zniszczyło i wiadomo, że trzeba budować kanalizacje, wodociągi. To były ważniejsze cele niż zajmować się świetlicami na przykład. Staraliśmy się o to, jak tylko powstała dzielnica, był problem, gdzie się spotkać. I to od tego się zaczęło, że była decyzja, że musimy coś zrobić. Mieliśmy pierwszą propozycję, chcieliśmy zaadaptować budynek gospodarczy przy szkole podstawowej, ale poprzednia rada doszła do wniosku, że jest to mało rozwojowe, że może lepiej zaczekać, i faktycznie zostawiliśmy te pieniądze na następny rok i praktycznie przez 4 lata oszczędzaliśmy. W ostatnim roku, gdzie nam brakowało pieniędzy, pieniądze z całej rady były skumulowane dla nas, żeby zmieścić się z pieniędzmi z budżetu i naszymi w przetargu. Dlatego tak to się udało. To jest sala główna z klimatyzacją, z wentylacją. Jest tam też pokój kameralny, jest zaplecze kuchenne, jeszcze do końca nie wyposażone, a poddasze? Na poddaszu jest jakby powtórzona ta sytuacja. Też będzie jedna sala duża, już jest ogrzewana, wykończona, tylko położyć wykładzinę i wyłożyć płytami gipsowymi, wyposażyć łazienkę. I drugi pokój kameralny, 22 metry kwadratowe, który też będzie mógł służyć, no nie wiem, jakimś zajęciom mniejszym, nauce, korepetycjom czy jakimś klubowym zajęciom, nie wiem, próbie chóru. Otwarta możliwość na wszystko.